trasa, która wiedzie, tak jak w tamtym roku zresztą podobnie, ale nie wszyscy brali udział w tamtym roku, jest bardzo dobrze oznakowana. Się bardzo cieszę, że dzisiaj mamy taką ładną pogodę, ale też mamy tak dużo osób, które chcą uczcić pamięć żołnierzy niezłomnych, bo to jest ważne, aby naszą tożsamość, naszą tradycję, naszych bohaterów czcić poprzez, w różny sposób, czcimy poprzez składanie wieńców, ale dzisiaj to, co robicie, czyli uczczenie poprzez bieg, aktywność fizyczną, ale jednocześnie też promocja zdrowego stylu życia, bo to jest też bardzo ważne, aby to szło w tradycji naszej i nasza tradycja, ale a jednocześnie też aktywność i promowanie zdrowego stylu życia. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w tym biegu i życzę oczywiście, abyście mieli jak najwięcej przyjemności, jak najwięcej frajdy, ale też dumy z tego, że jesteśmy Polakami. 3, 2, 1, start! Nam go pod łokciem, no i biegamy, nie? Frekwencja jest duża. Myślę, że w przyszłym roku ona będzie jak zwykle w każdym roku coraz większa. Także życzymy wszystkich dobrych humorów i przebiegnięciu symbolicznie tej trasy, która symbolizuje święto żołnierzy wyklętych. Przewodniczący Miejskiej Rady Sportu, pan Wojciech Ręk, przewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego. Przypomnę, że w dzisiejszym biegu wystartowało 154 uczestników. Pięknie! Uwaga, uwaga! Ale